zadaje pytania. To ja mam jakieś błędne informacje. Katastrofa. Panie Jacku. Ile nóg ma koń mechaniczny? Wiele razy byłem ugryziony przez konia. Podobnie jak i byłem wiele razy kopnięty przez konia. Także wiem, także 15. Panie Grzegorzu. Czy pani Natalia jest ssakiem? No tak faktycznie jest. Tak. Leśny. Jakie imię nosi świnka, którą zaliczysz, jeśli wygrasz? Liwia. A dobrze. Nie szalej tak, bo pierdolniesz. Łobudubu i pierdolnął. O Boże! Bardzo poważna sprawa. Był zmęczony, ponieważ on przez cały dzień, kurwa, drapał się po jajach, nie? No, powiem szczerze, że to zmęczony strasznie był, nie? Cicho. Panie Marcinie, jak brzmi imię rybaka, bohatera opowiadania Ernesta Hemingwaya Stary człowiek i morze? Kurczak! Hurra! Hurra! O kurwa, nie do tej dziury mi wpadło. A co go spotkało później, to o tym mówi powiedzenie plecie jak Jacek na mękach. Teraz pan Jan, proszę dokończyć powiedzenie. Siała baba Mak. No, siała baba Mak, nie wiedziała ma. Jak, no, kurwa. No, pierdolenie, kurwa, w bambus, no. Panie Jacku. Jak skacze wściekła krowa? Ma skakankę z krowy. Pani Agnieszko. Liście którego drzewa służył panu Jackowi i pani Liwi? Jako papier toaletowy? Liście kakałowca. Jak wskazuje nazwa? Panie Grzegorzu, jak od nazwy członka rodziny nazywa się przyrząd do łupania orzechów? Dziadek, dziadziuś, nie? Ja pierdolę, dziadzia. Dziadzia jest po prostu przekurwa chuj, nie? Teraz pan Marcin. Papardelle. To rodzaj mortadeli, makaronu czy samochód z XIX wieku? Papardel wspaniały! Papardel, kawał tego, reszta tego. Rakieta. Pani Natalio, czy walenie konia jest dyscypliną olimpijską? Pani Liwio, psychologia. W wyliczance elemele dudki. Jaki jest gospodarz? Jacek! Co to znaczy? Jakoś tak, nie wiem. Jak to moja mama mi pokazywała? O. Proszę się. Cycki. Hehe. Jak nazywają się jajeczka składane przez żaby? O nie. O właśnie, skrzek. Panie archiwum. Bardzo mnie to kręci. Panie Tomaszu. Bo ci zaraz pokażę, co mam. No co? Był wytrysk. Wydawało przepotężny. Się, na moje spodnie poleciało. Boże. Pani Liwio, czy wchodzi kwas? Oczywiście, że wchodzi. Aha, skręt. Aha, popłuczki. Wkurwia mnie. Panie Jarosławie, pieczywo czy opłaca się? Ja sądzę o tym tyle, że 10.40 to jest trochę za mało. 10.40 to jest trochę za mało i za 10.40 no to wątpię, że ktoś tu jako piekarz podejmie pracę. Bułka. Największy farmażoniarz Londynu. Panie Grzegorzu. Spokojnie. Pan Andrzej. Kto jest wynalazcą dynamitu?
No ale jakimś tam, nie jestem jakimś szczególnym znawcą. Nie jestem szczególnym znawcą, gdyż ja nie lubię takich, kurwa, wiesz, imprez. Jan Sebastian Bach. Moje, kurwa, zloty, upadki. Bach. Panie, nie mogę się na tego typa po prostu patrzeć, czajcie? Normalnie dostaję jakiś, kurwa, kiszko skrętek, nie? Pięknie. Znowu Czosnek, proszę o wywietrzenie studia. W takich warunkach nie da się pracować. Panie... Na robocie nie widać, kochanie? Ja pierdolę, nie? Dobra. Kurwa, musimy się przesunąć na pierdolę. No, ja nie mogę się skupić, to jest to. Panie Jacku... Jak zwraca się do pana lekarz w przychodni? Agresywna kura. Co wy opierdalacie? No beka w chuj. Powiedzenia, panie Andrzeju, nazwa którego zwierzęcia znajduje się w określeniu bardzo dużej dawki leku podawanej jednorazowo, by wywołać natychmiastową reakcję. Tak, tak jak konie pewnie. O konia, końska dawka. Jak to się mówi, koń jaki jest, to każdy widzi, więc po prostu widzi się. Ihaha! Jezu, idź stąd. Zakuduj do psychiatry. Pani Livio, proszę posłuchać. Paro statkiem piękny rejs, statkiem na parę, piękny rejs. Ulubionym wykonawcą Krzysztof Krawczyk. Byłam na koncercie Krawczyka, ale go nie pamiętam za bardzo. No bo właśnie był piękny rejs. Panie Jacku, powiedzenia. Gdy ktoś znajdzie się w sytuacji jeszcze gorszej niż poprzednia, to mówimy, że wpadł z deszczu pod... Pod prysznic. Wanna play a game. Opuściłeś bąka. Trzeba się nauczyć. A, zabanuję cię. No. Jak mówisz się nieelegancko. Alt F4. Boże święty. Panie Jacku. Języki obce. Alfa, beta i gamma. Charlie, papa, sierra, delta, papa, fusto, sierra, papa, fusto, Charlie, delta. Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie zasypiać. Panie Grzegorzu, jakie imię zaczyna się na literę L? Kurwa, to pytanie nie do mnie, nie? Ela? Dobrze. L. Jak Elżbieta? Czy... Tak, dokładnie. Właśnie, że nie... Ha! Panie Grzegorzu, czy choroba Alzheimera atakuje tylko mężczyzn? Porwa, nie pamiętam, nie? Jacku! Co on pali? A chiwka, to wam powiem, że ona normalnie nóg nie myje. Zapach. Jeżeli piliście kiedyś taką wodę z siarkowodorem, zdrojową, to no, rzeczywiście, jak się tak w namiocie coś załatwia, różne sprawy, to one się bardzo szybko brudzą, a tym razem chyba też troszeczkę jadą śledzikiem. Katastrofa. W którym roku Józef Piłsudski dokonał zamachu? Niestety nie ten przycisk. Jak nazywa się dziurka, w którą wkładasz? Słodka cipa. Nie mam bladego pojęcia. Panie Piotrze, proszę wstać. No ale to jest właśnie taki symetryzm. Wyjątkowo leniwy uczestnik. Pani Agnieszko,
Czy ropuchy są w Polsce chronione? Pani Agnieszka niestety straciła ostatnią szansę. Jak długi jest... Powiem wam szczerze, faceci, powiem wam tak, jak i to mi koleżanka powiedziała, nie? Jest promień równikowy ziemi, łosiu. Prezerwatywa kosztuje 12 zł. Ile kosztuje pani Natalia? 100 tysięcy rocznie. Nie będę pytał, ile to wszystko razem kosztuje, bo za drogo. Kurwa mać. To jest totalna przesada, nie? Ostatnie pytanie tego etapu. Biała flota to określenie okrętów wojennych czy statków pasażerskich? Pod pełnymi żaglami, mimo tego sztormu, gdzieś tam zmierza ku temu wschodowi słońca na horyzoncie. A wy jesteście zapiedziałą kotłownią, która nawet nie ma czym palić w tym piecu. Lenie o Chopin. Tak, no niestety, ale muszę tutaj troszeczkę teraz... F4, tak, normalnie wie jak przycisnąć. Alta 4.